Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy trochę o pompach ciepła. Skończył się okres grzewczy, tak naprawdę mam już maj praktycznie, więc mogę wyciągnąć jakieś wnioski, jak się pompy sprawowały, ile prądu pociągnęły, jak pracowały i tak dalej. Także dzisiaj z wami się wymienię takimi przemyśleniami na temat tego sezonu grzewczego. Takie grubsze podsumowanie to wam zrobię, jak już przejedziemy wszystkie miejsca. Tak naprawdę pokręcimy się wokół komina, bo tu większość pomp to jest zamontowanych tak naprawdę w okolicy. Takich, co mam przez cały sezon, nie, co jestem w stanie wam cokolwiek powiedzieć więcej. Także lecimy pierwszą na ulicy Chyba Broniewskiego, to jest Tuwima. Skoczę i wam cały przykład powiem, jak to wygląda, nie? Z ciekawych tematów jeszcze tutaj nie, bo wiadomo, przewija się temat działalności i tak dalej, ale ten budynek, co jest już jakby na Tuwima, to jest budynek własnościowy, nie? Go w tamtym roku kupiłem i też się zastanawiam, co w tym sezonie robić, nie? Bo to był jakby pierwszy sezon, kiedy montowaliśmy pompy ciepła, klimatyzatory i mamy tak naprawdę po całym sezonie na przykładzie klientów, jak to się prezentowało, nie? Bo w tamtym roku nie było za bardzo czasu ruszać już z wymianą pieca, a tutaj trzeba coś tu robić, bo mamy kopciucha 70 metrów do ogrzania. Skłaniam się bardziej co do klimatyzatora raczej, bo tu jest mała powierzchnia do ogrzania i pompa ciepła raczej tu nie będzie za bardzo opłacalna, są grzejniki stare, tak naprawdę cała hydraulika jest do wymiany, więc raczej tu będę się skłaniał co do klimatyzatora. Więc tak, tutaj mamy budynek, jak mówię, ten na ulicy Broniewskiego, dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, pompa 12 T-cup i budynek docieplony jest, także tak to się prezentuje. Góra i dół jest tak naprawdę docieplona. Także wchodzimy do środka. Tu zużycie miesiącami jest pokazane akurat w Panasonicu. Na koniec zrobię wam takie podsumowanie. Ale to jest bieżące, jakie miesiące, ile brały prądu dokładnie. Teraz drugi budynek. Tu są ogrzewane dwie kondygnacje. Też około 220 metrów to jest. I tak naprawdę tu nie ma docieplenia. Budynek nie jest docieplony. Tutaj mamy tam chyba 4 osoby korzystają z ciepłej wody. Także zaraz zobaczymy. Pompa jest 16 kW z Kajsajem. O, w ogóle styropian jest. To może nie będą ocieplać teraz. To tam nie gadałem akurat. No, ale pompa akurat ten okres nie pracowała, kiedy do mnie był niedocieplony, więc zaraz zobaczymy, jak tam ona dużo naciągnęła. Była montowana w okolicach listopada, także zaraz zobaczymy. A więc tu budynek niedocieplony i mamy za cały okres 8500 kWh. Tutaj była grzana woda i centralne ogrzewanie, centralna woda użytkowa. Zbiornik 250-litrowy, więc tak to się prezentuje. 8500 kWh. No i ostatni tak naprawdę budynek. Tutaj jest tam około 140-150 metrów grzanych. Jest korzystane na centralną wodę użytkową i na centralne ogrzewanie. Pompa pracuje tak naprawdę cały sezon, bo ona była montowana gdzieś około ulicach sierpnia tego roku. Więc tak naprawdę to jest jakby kompletny cały sezon, nie, ile ona dokładnie naciągnęła. O ile dobrze pamiętam, to wcześniej inwestor zużywał tam gdzieś w granicach 4-5 ton węgla na ogrzanie tego budynku. Bo tam chyba góra nie jest docieplona, no ale sama elewacja jest docieplony z budynek, także zaraz zobaczymy, ile ona dokładnie nam naciągnęła. Fotowoltaika też jest ona smontowana, także pompa Rotenso 8 kW. Tu zużycie pompy za cały okres 6465 kWh. Pompa jeszcze grzeje, bo ten inwestor chciał, to jeszcze trochę grzeje. A prezentuje się o tak. O tak, kamyczki są wysypane, zaizolowana rura, bo to monoblok i tyle. No dobra, pompy zobaczyliśmy trzy, tak naprawdę trzy różne budynki, myślę, że jakieś wnioski można już wyciągać. Porozmawiałem jeszcze chwilę z panem Grześkiem od tej pompy Rotenso. Dostał teraz rozliczenie za prąd, 2000 zł miał dopłacić do ogrzewania, jakby za pół roku, więc tam jest fotowoltaika 6 kW, to tam jej nie starcza na pewno na całe zapotrzebowanie, bo dopiero tak naprawdę od września pracuje, no ale myślę, że jak teraz ten okres łapnie lato i nadprodukuje mu energii, to powinno te rachunki jeszcze się zmniejszyć. No ale dobra, wracam na siedzibę i będziemy gadać dokładnie już na liczbach.
Wróciłem już na siedzibę, spisałem tak na kartce, żebyście mieli tak naocznie po prostu zobaczyć, ile dokładnie pompy zużyły, ile mniej więcej kosztowałoby ogrzewanie, bez uwzględnienia fotowoltaiki oczywiście. Budynek tutaj z Panasonicem no wyszedł najlepiej, ale też trzeba liczyć, że tam pompa pracuje no grudzień tak naprawdę, listopad, październik nie pracowała. Co prawda grudzień ona naciągnęła bardzo dużo, bo jeszcze nie była prawidłowo ustawiona, tam była bardzo wysoka temperatura bazowa na początku, bo tam prawie 25-26 stopni było w domu, ale było za ciepło, więc tam zmniejszyliśmy do 23, no i kolejny miesiąc już brała dużo mniej, tak, no tam około szło 5-6 ton węgla, jak pan mówił, także tak to by się pokrywało z cenami. Budynek z Kajsajem wyszedł zdecydowanie najwięcej, ale budynek niedocieplony i widać no, znaczną różnicę, prawda? Oczywiście, no, jakby to się fotowoltaiką nadrobiło, to, no, to już by tych takich rachunków nie było. I tutaj raz, że docieplenie dojdzie u Artura, a dwa, że będzie fotowoltaika, więc te rachunki nie będą aż takie wysokie. No ale tutaj pamiętam, że szło tam około 8 ton ekogroszku, żeby ogrzać budynek, więc no wychodzi tak korzystniej na pewno niż ekogroszkiem. No i rotując ostatnia pompa, cały okres grzała, to wyszło 6,5 tysiąca złotych, jakby płacić za okres grzewczy, prawda? Więc tak to się prezentuje. Co do samych działań pomp, szczerze powiem, jestem najbardziej zadowolony z pomp Panasonica, te co mamy zamontowane. Nie mieliśmy za dużo awarii w tym sezonie, naprawdę fajny serwis. Jestem zadowolony naprawdę z montażu tych pomp i myślę, że zdecydowanie będziemy szli w kierunku Panasonica. Kajsaj i Rotenso nie było źle, czasem się zderzały no, zdecydowanie więcej tych Kajsaj i Rotenso, tak wszystko z grupy Midea miałem zamontowanych i powiem szczerze, że tam zdarzały się czasem jakieś problemy, no ale myślę, że i tak sprawowały się nawet dobrze. Oczywiście też nie ma co patrzeć, że Panasonic naciągnął najmniej prądu tutaj patrząc na wszystko, bo tutaj pompa pracowała jakby cały okres, tutaj pracowała od grudnia i też szczerze powiem, że tutaj były wyższe temperatury jakby potrzebne, więc temu więcej naciągnęła. No ale jak mam dać ranking, to zdecydowanie Panasonic wyszedł najlepiej w tym sezonie i myślę, że jako firma też będziemy szli w kierunku Panasonica bardziej niż innych marek, bo no, po prostu naprawdę fajnie się sprawuje jako pompa. Wszystko pięknie, ładnie, panie Grzegorzu, ale kto za to zapłaci, nie? Pompa, wiadomo, z montażem z fotowoltaiki jest to bardzo duży koszt, taki jednorazowy, żeby wydać. Ale powiem wam szczerze, że w tym roku ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, co się dzieje z dofinansowaniami. Kolejny odcinek na pewno będę temu poświęcał, bo dofinansowanie czyste powietrze i tak naprawdę teraz jeszcze mój prąd zajęło się również pompami ciepła, no ale maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać z czystego powietrza i na to, to jest ponad 50 tysięcy złotych, tam około wychodzi 51 tysięcy i tylko tak naprawdę w rękach firmy i generalnie osoby, która składa wniosek, jest to, żebyście uzyskali jak najwyższe dofinansowanie. Wszystko będę w następnym odcinku na pewno mówił, więc mój prąd dodatkowo doszedł. Mój prąd to jest na fotowoltaikę i teraz dodatkowo jeszcze na pompy ciepła, więc też ciekawy bardzo program, będę na pewno o nim opowiadał. I tak z grubsza to co planuję. Planuję filmik zrzucić w sobotę, teraz od razu po majówce, żeby wam zobrazować dokładnie, jak to wygląda dalej kosztowo, nie? Chwalę się jeszcze, bo niektórzy z czasem teraz odwiedzają na Tuwima. No trochę się wzięłem za tą działkę, znaczy ja się wzięłem. Mama bardzo dużo pomogła i Czarek, więc fajnie tutaj ogarnęliśmy teren, bo teraz duże dostawy nam się planują, więc troszeczkę ogarnąłem działkę. I naprawdę teraz jestem zadowolony, bo wcześniej to nie chciałem wam nawet pokazywać, bo to tragedia była, co się działo. Jak mówiłem, jeszcze tutaj właśnie z tym budynkiem coś będę planował. Myślę, że będziemy klimatyzator montować jako na te pomieszczenie, nie tutaj. I od tamtej strony, no od drugiej po prostu, drugi klimatyzator na drugie takie większe pomieszczenie. I no i tyle chyba z takich ciekawych rzeczy, co wam jeszcze mogę powiedzieć tutaj do budynku. Także tak naprawdę to już koniec filmiku. Oczywiście będę bardzo wdzięczny, jak mi dacie jakieś podpowiedzi, co chcecie zobaczyć dokładnie, bo moim zdaniem no warto jakby zobaczyć, jak dokładnie te pompy zużywają, bo to jest największy jakby zagwozdka ludzi, tak mi się wydaje, ile te pompy ciągną i tak dalej. Tu macie tak naprawdę naocznie pokazane, ile to
ile to zużyło, nie? Bo było dużo opinii przed tym sezonem grzewczym, że jak pompa powietrzna to już nie ma szans, bo to jak to w ogóle bierze ciepło, nie wiadomo skąd to się bierze, a tylko pompa gruntowa jest w stanie ogrzać budynek. No jak widzicie, ludzie raczej nie marzli w tych budynkach, także sobie normalnie funkcjonowali i tak naprawdę to było jedyne źródło ciepła, też warto podkreślić w tych trzech przypadkach. I tak to z grubsza wygląda, także następny filmik, jak mówię, w sobotę. Taki filmik będzie dokładnie na dofinansowania, żebyście zobaczyli, co dla Was by pasowało akurat z dofinansowań. I właściwie tyle co do dzisiaj i trzymajcie się i do następnego. Cześć!